Dzień dobry. W wydawnictwie Madz Edukacja od 35 lat tworzymy karty pracy i podręczniki dla uczniów polskich przedszkoli i szkół. Potrafimy wspierać Was, nauczycieli, w codziennej pracy. Bardzo dobrze znamy Wasze potrzeby oraz wiemy, jak usprawniać realizację procesów edukacyjnych. Wiemy także, jak ważnym narzędziem w planowaniu codziennych zajęć jest obudowa metodyczna, na którą składają się nie tylko przewodniki metodyczne, ale także inne materiały, takie jak utwory muzyczne, tablice demonstracyjne czy multimedia. A od dziś możecie to wszystko mieć w jednym miejscu, w swoim telefonie. Poszukując nowych rozwiązań, stworzyliśmy Madz Plus, pierwszą na polskim rynku aplikację dla nauczycieli, w której znajdziecie wszystko, co niezbędne do przygotowania i poprowadzenia zajęć z uczniami. Zależy nam, aby korzystanie z aplikacji było dla Was jak najbardziej komfortowe, dlatego zaprosiliśmy do współpracy SPO Software, międzynarodową firmę z 15-letnim doświadczeniem w tworzeniu nowoczesnych aplikacji. I to właśnie ekspert SPO Software, Agnieszka Hołownia-Niedzielska, opowie Wam, jak bardzo przydatnym narzędziem dla nauczyciela jest Madz Plus. Dzień dobry. Tworząc aplikację Madz Plus, przeanalizowaliśmy we współpracy z grupą nauczycieli przedszkoli cały proces przygotowywania się do zajęć oraz ich prowadzenia. Dzięki temu mogliśmy optymalnie zaprojektować program tak, aby był jak najbardziej funkcjonalny. Zacznijmy od tego, na jakich urządzeniach można korzystać z aplikacji. Aby zacząć używać Madz Plus na swoim telefonie, wystarczy pobrać aplikację ze sklepu Play. Jeśli wolicie korzystać z komputera, nie chcecie instalować aplikacji lub korzystacie z systemu iOS, to żaden kłopot. Pod adresem www.madzplus.pl dostępna jest przeglądarkowa wersja aplikacji na komputery i smartfony. Do aplikacji logujemy się tym samym loginem i hasłem, jakim logujecie się do Madz Academy. Następnie w kilku prostych krokach definiujemy nazwę grupy, segment edukacyjny i dodajemy przewodniki metodyczne do cyklu, z jakiego korzystacie. A później można już przygotowywać się do zajęć. W jaki sposób? To bardzo proste. Aplikacja automatycznie kieruje do aktualnej daty w roku szkolnym, podpowiadając bieżące tematy do zrealizowania. Wszystkie scenariusze dzienne zostały domyślnie przypisane po kolei do dni w roku szkolnym z uwzględnieniem kalendarza. Jednak wzięliśmy pod uwagę, że nie każdy nauczyciel będzie realizował materiał dzień po dniu, tak jak został on przypisany. Dlatego, aby zapewnić pełną elastyczność, sami oznaczacie, czy dany materiał został zrealizowany, czy nie. Jeśli nie, to temat nadal będzie widoczny w zakładce do zrealizowania. A co znajdziecie w materiałach? Wiemy, że cenicie przewodniki metodyczne przygotowane przez wydawnictwo Madz, dlatego wszystkie treści w aplikacji są w pełni zgodne z przewodnikami. Są ich odzwierciedleniem. We wstępie do każdego tygodnia znajdziecie informacje o tym, jakie tematy będą poznawały dzieci, z jakich utworów muzycznych skorzystają i wreszcie, jakie nowe umiejętności zdobędą. Wstęp zawiera również informacje o wiodących metodach, których elementy zastosowano w scenariuszach. Wybierając konkretny dzień, we wstępie znajdziecie m.in. realizowane treści programowe wraz z przypisanymi punktami z podstawy programowej oraz proponowany wpis do dziennika. Dodatkowo zawarte są tam cele główne i cele operacyjne, rozwijane kompetencje kluczowe, a także środki dydaktyczne niezbędne do realizacji danego tematu. Następnym krokiem jest planowany przebieg zajęć ze szczegółowym scenariuszem uwzględniającym kolejne części dnia i omówionymi jego etapami. W tradycyjnym przewodniku zostały wskazane odniesienia do utworów muzycznych oraz zabaw i ćwiczeń wskazanych we wcześniejszych partiach przewodnika. W wersji elektronicznej zostaniecie przeniesieni do gier i zabaw poprzez kliknięcie w link. Cyfrowa wersja przewodników pozwala także na korzystanie z dedykowanych do cyklu tablic demonstracyjnych. Dodatkowo, każde zajęcia posiadają osobną zakładkę, środki dydaktyczne, dzięki której wiadomo, co będzie potrzebne w trakcie ich realizacji i co należy przygotować wcześniej. Codzienną pracę można zaplanować dzięki prostemu systemowi powiadomień, choćby dzięki wprowadzeniu do kalendarza informacji o ważnych wydarzeniach i zdefiniowaniu alertu. Dzięki powiadomieniom dowiecie się również o wydarzeniach organizowanych przez wydawnictwo Madz Edukacja, e-konferencjach, warsztatach i szkoleniach, czy ważnych zmianach w prawie oświatowym. Bardzo gorąco zachęcam do korzystania z aplikacji, a z naszej strony mogę obiecać, że na bieżąco będziemy przyglądać się i wsłuchiwać w Wasze głosy, aby w dalszym ciągu ulepszać te narzędzia. Jesteśmy przekonani, że Madz Plus to prawdziwa innowacja w materiałach dla nauczycieli, która pomoże w przygotowaniu się do lekcji, monitorowaniu postępu, realizacji zajęć i planów oraz korzystaniu z materiałów dodatkowych. I chyba to, co najważniejsze, pozwoli zaoszczędzić czas, abyście go mieli więcej na realizację własnych zainteresowań. Życzymy Wam pozytywnych wrażeń z korzystania z Madz Plus, a my zabieramy się do dalszej pracy nad kolejnymi innowacjami. Powodzenia!